Dzień dobry. Jestem po raz kolejny na zlocie na Kopcu, Piekary Śląskie. Przyjechałem się pochwalić moim samochodzikiem, o którym mogę poopowiadać jakichś takich ciekawych rzeczy. Samochód został wyprodukowany w 1954 roku, czyli w tym roku ma równą 70, czyli można powiedzieć, że się ładnie trzymie jak na ten wiek. Samochód, mimo że ma 70 lat, ma dużo takich nowinek, które dzisiaj są w samochodach. Taką nowinką jest drzwi. W dzisiejszych samochodach mamy elektroniczne dociągania, jakieś cuda nie widy na prąd, a tu jest grawitacja rozwiązana i tak się drzwi zamykają. Drzwiami się nie wali, drzwi się po prostu puszcza i te drzwi się zamykają. W Mercedesach mamy dzisiaj takie coś jak Niwo, czyli elektryczne albo hydropneumatyczne jakieś podnoszenie zawieszenia, a tu już jest elektromechaniczne podnoszenie tylnego zawieszenia, a to jest 54 rok, czyli jest to 9 lat po wojnie. Ten samochód tak jest bardziej obciążony, można to zawieszenie podnieść. Nie jest to automatyka, znaczy ręcznie to idzie podnieść i ustawić na pewnym poziomie, nie? Ale to nie jest jak dzisiejsze automatyczne, tylko że to jest 70 lat do tyłu. Z takich jeszcze ciekawych rzeczy są to parasolki w drzwiach, pełnowymiarowe, dwie parasolki kierowcy i pasażera, w obydwu drzwiach są te parasolki. Może tutaj pokażemy w środku. Kolor skóry i nadwozia jest oryginalny. Ten samochód w takiej specyfikacji wyszedł z fabryki. Takie ciekawostki, jeżeli chodzi o dopracowanie, to dzisiaj mamy szyby elektryczne, a tu są szyby na korbkę i to wszystko tak delikatnie chodzi, tu żadnej siły nie trzeba, żeby tą szybę odkręcić, czyli korbotronik chodzi tego. To jest ta jakość tego Mercedesa, nie ma żadnego wysiłku. Regulacja foteli, jest to wtedy jakiś tam patyn Mercedesa, nie trzeba żadnej siły, tak to chodzi. Jeżeli ktoś ma taki starszy samochód i wie, ile się to trzeba namordować, żeby tego, tak to jest wszystko rozwiązane. I tu jest kwestia tego luksusu. Samochód ma bardzo fajne zawieszenie, a oprócz tego kanapy są na sprężynach, jakby tu można poprosić, około 20 cm sprężyny, także w domu, w fotelu nie ma tak wygodnie jak w tym. Mamy taką też ciekawostkę jak popielniczkę, która ma podwójne dno. Jeżeli tam włożymy, nie mamy tu papierka przy sobie, ale jeżeli włożymy papierek i zamkniemy i otworzymy z powrotem, jest taki mechanizm, który jest drugie dno i ten śmieć się tam, ten PET dostaje, także jak się otworzy drugi raz popielniczkę, to jest pusta. Jak z takich ciekawostek technicznych, jeżeli chodzi tutaj o silnik, to mimo że to, powtarzam, może te 70 lat, wałek rozrządu jest u góry. Tu nie ma żadnych popychaczy, jak w współczesnym samochodzie jest wałek rozrządu u góry. Napędzany jest łańcuszkiem podwójnym, łańcuszek jest hydraulicznie napinany, mamy wspomaganie układu hamulcowego, czyli mamy serwo. Samochód ma dwa gaźniki Solexa, ssanie jest automatyczne, czyli nic nie trzeba, tylko się odpala. On po osiągnięciu temperatury te ssanie wyłącza. Mamy centralne smarowanie do 28 miejsc. Także tu nie ma tak zwanej kalamitki. Jeszcze wszystko nic. Na prędkościomierzu jest urządzenie, które liczy kilometry i po przejechaniu odpowiednich ilości kilometrów jest lampka, która się oświeca i kierowcy mówi, informuje go, że trzeba przesmarować układ tego. Także ten samochód, można powiedzieć, dba jakby o siebie.
Zapraszamy Pana na środek. Jak ma Pan na imię? Marian. Bardzo, bardzo nadużywane imię w reklamach. Czym Pan do nas dzisiaj przyjechał? To jest Mercedes W186, popularnie Adenauer. W tym momencie otrzymuje od nas Pan puchar. Najładniejsze auto z lotu. Zdecydowaliśmy, że się należy. Widzieliśmy się w tamtym roku. Dziękujemy, że nas Pan odwiedził. I myślę, że to jest dobra pamiątka. Dziękujemy. Niech Pan dba dalej o maszynę i można powiedzieć parę słów. Ja też dziękuję za uznanie. Także się cieszę. Fajna tu impreza jest. Chłopaki, widzę, że tą imprezę tu ładnie kręcą. W tamtym roku było, powiedzmy, jakby troszkę skromniej, ale widzę, że teraz jest to z wielkim powerem, także dzieje się. Chłopaki robią dobrą robotę. Dziękujemy. Widzimy się w kolejnym sezonie. Pozdrawiam.